Słuchacie Śniadanie po polsku. Jest środa, piękny wieczór. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 7 marca. Jestem sobie w siedzibie Polish Association z Polskim Stowarzyszeniem Inżynierów Aberdeen. Na początek możemy się przedstawić po kolei. Marek Dereniowski. Tomasz Mikołajewski. Piotrek Pomorski. Na początek bardzo Was proszę o to, żebyście opowiedzieli w kilku słowach o tym, jak to się stało, że nie może inaczej. Opowiedzcie może w kilku słowach, kim jesteście, czym się zajmujecie? Marek Dereniowski. Ja przyjechałem tutaj w 2013 roku, ściągnięty przez jedną z firm olejowych. Po paru latach pracy stwierdziłem, że fajnie rozszerzyć swoje znajomości wśród osób o podobnych zainteresowaniach i stwierdziłem, że na jednym z portali internetowych ogłoszę inicjatywę założenia grupy i tak spotkałem paru kolegów, których jestem tutaj razem i tak zaczęliśmy nasze spotkania od połowy 2017 roku. Ja jestem już w Aberdeen 7 lat, tyle pracuję tutaj jako inżynier, konstruktor, a w ogóle w zawodzie już około 10. Zajmuję się projektowaniem urządzeń dźwigowych na co dzień, no i od czasu do czasu spotykamy się tutaj z kolegami w stowarzyszeniu. Mhm. Piotrek Pomorski, ja w Aberdeen jestem 4 lata, a wcześniej pracowałem w różnych krajach, na świecie można powiedzieć. Jestem zawodowo automatykiem i robotykiem, programistą również, zajmuję się wszystkim, co jest związane z automatyzacją produkcji, zarządzania, wszystko, co związane z programowaniem, także myślę, że mam bardzo szeroki zakres. Jak to się stało, że wybraliście właśnie zawód inżyniera, a nie inny? U mnie zaczęło się to od rodziny. Mój ojciec był inżynierem, mój starszy brat był inżynierem, moja siostra była inżynierem. Ja na początku nie wiedziałem, czy chcę być inżynierem, czy nie. W każdym razie w ramach zainteresowań sportowych, które zawsze od urodzenia miałem, wybrałem się do klubu sportowego, jednego z najbliższych, które były koło mojego domu i był to klub Politechniki Wrocławskiej, klub wieślarski. I w tym klubie wieślarskim, chcąc czy nie chcąc, byłem otoczony studentami, doktorami, nawet i profesorami i jakoś wrosłem w to towarzystwo i przez to naturalną drogą dla mnie było pójście na Politechnikę Wrocławską. No i Wydział Mechaniczny, który wydawał mi się łatwy i zrozumiały, dlatego tam poszedłem i nie żałuję. U mnie to od zawsze było zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych i jakby naturalną koleją rzeczy było to, że jeśli będę studiował, to będzie to jakiś kierunek techniczny i była to Politechnika. U mnie od szkoły podstawowej w zasadzie matematyka była bardzo mocną stroną, więc tak jakby nigdy się nie widziałem w przedmiotach artystycznych, humanistycznych, a w pewnym momencie zaczęły pojawiać się komputery w domach w Polsce, to była jeszcze Polska, zaczęło mnie to interesować, a programowanie, zacząłem szukać szkoły, były kiedyś takie poradniki, informatory, gdzie na studia się idzie, przeszukałem, interesujące było to, co związane z automatyką, robotyką, aplikowałem, dostałem się i tak już się później potoczyło. Dobrze, Marek już tutaj wspomniał o początku waszej grupy, ale może trochę więcej szczegółów. Tak, wspominałem, może tak, za oficjalny dzień założenia grupy uważamy pierwszą środę października 2017 roku, bo zawsze każdą pierwszą środę miesiąca się spotykamy. Niemniej jednak dwa razy wcześniej się spotkaliśmy w różnych sytuacjach z podobną grupą. To była jakby moja autorska inicjatywa. Chciałem i dalej chcę jakby zrzeszyć większą grupę profesjonalistów, inżynierów. Miało to na celu inspirowanie się nawzajem, pomoc w rozwoju, nawet poruszanie ciekawych tematów albo i nawet wyjście na piwo razem. Także to gdzieś zawsze we mnie rosło i pewnego dnia stwierdziłem, że koniec tych przemyśleń, działamy i grupa Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Aberdeen jest owocem moich przemyśleń i na szczęście jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się znaleźć paru bardzo w porządku chłopaków i mamy też parę, dwie lub trzy dziewczyny w grupie, też bardzo fajnie. No i spotykamy się w każdą środę, w pierwszą środę miesiąca, już od tam 5-6 razy. Każde spotkanie ma jakąś przewodnią myśl, dzisiejszą przewodnią myślą będzie jak, może nic specjalnego, ale dzisiejszą przewodnią myślą będzie rower, jak wybrać, kupić, dobrać części do roweru i dzisiaj jest taka, kolejnym razem będzie inna i w ten sposób działamy. Staramy się udzielać również społecznie,
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z dziećmi. Było to takie spotkanie, jak, żeby zainteresować dzieci tym, kim jest i co robi inżynier. Mhm. Ja bym jeszcze wróciła do tematu roweru. Czy rower jest ważnym wyposażeniem dla inżyniera? Rower na pewno pomaga myśleć. Stwierdzam to po tym, jak 9 czy 10 godzin spędzam przed komputerem i abym mógł się skupić, abym mógł nie popełniać błędów. Rower jest czymś, co sprawia, że mam świeży umysł i działam. A sam rower, do samego roweru tematu jakieś 2 lata temu podszedłem i kupiłem pierwszy jakby z brzegu rower, który nie okazał się najlepszym rowerem i po pewnym zgłębieniu tego tematu widzę, że to jest bardzo bogaty temat i bardzo wiele zawiłości tam jest i kupić dobry rower, taki jaki się chce, nie jest wcale łatwo. Dlatego stwierdziłem, że dzisiejszy temat, że temat roweru może być ciekawy. Czy panowie też mają rowery? Nie, ja nie używam roweru. A ja mam. A czy jeździsz? Mam. Ja uważam, że w pracach takich, gdzie umysł jednak pracuje dość mocno w czasie pracy, trzeba mieć jakiś odskok. Czy to jest rower, czy to jest jakaś inna aktywność. To jest nawet spotkanie z inżynierami, zawsze jakieś tam odskocznia i tak jakby, nie wiem, rozluźnienie głowy. Tak mi się wydaje. Dobrze, dziękuję. Myślę, że ten temat jeszcze dzisiaj zgłębicie. Ja mam do Was kolejne pytanie. Jakie są Wasze cele? Cele Waszego stowarzyszenia? Celem naszego stowarzyszenia jest inspiracja siebie nawzajem, wymienianie myśli, wymienianie doświadczeń, poszerzanie grupy znajomych, poszerzanie świadomości. To są takie ogólne myśli, cele naszego stowarzyszenia. Już wspominałeś, albo ty, albo ktoś tu wspominał, że wasza grupa liczy sporo osób, ponad 20, tak? Aktywnych członków mamy, takich naprawdę aktywnych, którzy pomagają, którzy się udzielają w porywach do 10 osób. Grupa na Facebooku liczy 25 osób. Jest parę członków spoza Aberdeen, którzy wspierają, powiedzmy, nas tylko mentalnie, no ale dobre i to. Takich konkretnych członków? No uważam, że do 10. Uważam, że lepsza jest jakość niż ilość, także powoli nasze grono się powiększa, ale nie mam jakiejś presji na jakby nagłe zwiększenie ilości członków. Jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy. Na Facebooku znalazłam waszą grupę, sekretną grupę. Tam oczywiście nie ma dojścia, ale jest opis. I sobie pozwolę go zacytować. Zdecydowałem się założyć tę grupę, aby wyjść naprzeciw potrzebie wymiany informacji, znajomości, problemów wśród polskich inżynierów pracujących w Aberdeen. Moim celem jest stworzenie grupy przyjaciół, którzy chcieliby się dzielić swoją wiedzą, wspólnie rozwiązywać problemy techniczne, inspirować się, a czasem po prostu wyjść na piwko. U piwku już usłyszeliśmy, ja mam takie pytanie właśnie, z jakimi problemami się borykają tutaj polscy inżynierowie w Aberdeen? Zawodowo czasami zdarza się, że w pracy brakuje komuś doświadczenia i szuka kogoś, kto może coś podpowiedzieć albo nawet rzucić jakieś nowe światło na problem zagadnienia wytrzymałości materiałów, obliczeń statystycznych, statycznych oczywiście, montażu elementów konstrukcji, doboru elementów znormalizowanych, łożysk, pierścieni osadczych, elementów wałów nośnych, także jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna, tak? Zawsze dobrze mieć kogoś znajomego, kto może podpowiedzieć, może akurat z takim problemem spotkał się już wcześniej, coś więcej wie na ten temat. Ja osobiście już wielokrotnie skorzystałem z takiej pomocy ludzi, z którymi tutaj jesteśmy razem w stowarzyszeniu i bardzo sobie ją cenię. A jak było u Was? Ja również jestem inżynierem konstruktorem, podobnie jak Tomasz. Temat inżynieringu, czy to jest inżynier konstruktor, czy to jest inżynier automatyk, jest, rzekłbym, nieskończenie wielki i chyba nie ma takiego człowieka, który by nawet z tej jednej wąskiej dziedziny wiedział wszystko. Także w czym się każdy z nas specjalizuje, w czym się jest dobry, ale nasze obszary pewnie w części się nakładają, ale w części są różne i bardzo często ta różnica stanowi o tym, że możemy sobie pomóc nawzajem. Ode mnie dodam tyle, że czasami w pracy się zdarza to, co Marek zaczął, że nawet interdyscyplinarnie może to pomóc. Ja na przykład jestem programistą, czasami w pracy ktoś przychodzi i się pyta, czy na przykład wiemy, znamy firmę, która potrafiłaby zrobić coś mechanicznego, coś elektrycznego. Czasami są pytania w pracy, czy może znamy kogoś, kto już kiedyś robił dane urządzenie. W takiej grupie naszych inżynierów zawsze można zapytać i ktoś przeważnie kogoś znał, można polecić. Nie jest czyste załatwianie
pracy, bardziej pomoc w znalezieniu firmy, która mogłaby pomóc w jakimś projekcie. Oprócz tego myślę, że towarzysko też to jest, ma swoją wartość, bo życie jednak w Aberdeen czasami stawia nas przed jakimś tam problemem, który nie wiemy za bardzo jak rozwiązać, czy to znaleźć, nie wiem, mechanika czy cokolwiek. Zawsze to jest pierwsza grupa kontaktu, która zawsze może pomóc, podpowiedzieć, mamy jakieś tam doświadczenia, po prostu ułatwia życie. No właśnie, to miało być moje kolejne pytanie. Czy naprawdę jesteście grupą takich przyjaciół, prawdziwych przyjaciół? Czy możecie to powiedzieć takim czystym sumieniem? Czy to jest prawda? Już Piotr tutaj potwierdził, ale będę pytać dalej. My się wydaje, że lubimy się, że przychodzimy tutaj bez ponaglania. Każdy przychodzi tutaj dobrowolnie. To już o czym świadczy. Słowo przyjaciel ja na przykład dość wysoko cenię. I także uważam, że przyjaciół to poznaje się w biedzie albo przez jakieś doświadczenia. Na pewno są tutaj ludzie z potencjałem na bardzo dobrych przyjaciół. No i poznajemy się, bo tak naprawdę jest, to jest dalej jeszcze bardzo wstępna i początkowa faza tej grupy. Czy można mówić o tym, że się wzajemnie inspirujecie? Mi się wydaje, że bardzo to jest jednym celem, który już w jakimś celu został osiągnięty, ponieważ mamy tutaj bardzo aktywnych członków, których akurat dzisiaj nie ma, ale no ja jestem w wielkim podziwie dla ludzi, którzy łączą rodzinę, szkołę i jeszcze własne interesy, biznesy. Także są tutaj chłopacy, którzy naprawdę działają i naprawdę można się od nich wiele nauczyć. Wspaniale. Przejdźmy w takim razie do kolejnego pytania. Już wspominałeś wcześniej o tym, że są członkowie, którzy was wspierają. A czy są jakieś grupy tutaj w Aberdeen, na których możecie liczyć na ich pomoc? Mamy szczególnie jedną grupę, na którą możemy liczyć i to jest Polish Aberdeen Association. Razem z Pawłem i Mateuszem, szefami Polish Aberdeen Association, doszliśmy do porozumienia, że będziemy działać troszeczkę nawet pod nimi albo w bardzo bliskiej współpracy, pomagać im w ich projektach. Oni nam też pomagają w naszych różnych problemach, także to jest naprawdę grupa, której z całego serca dziękuję, która nam pomaga w wielu sprawach. I też już wspominałeś na początku o waszym pierwszym publicznym występie w Polskiej Szkole imienia Świętego Stanisława Kostki. Może ten temat troszeczkę rozwińmy. No właśnie, jak was przyjęły dzieci? Myślę, że bardzo ciepło i z dużą dozą zaciekawienia, tak bym to ujął. To było takie koło godzinne spotkanie i referowanie tematu, czym zajmuje się inżynier, jak zostać inżynierem, jakie dziedziny życia są związane mocno z byciem inżynierem. Myślę, że dzieciom bardzo się to podobało i oby, choćby kilkoro z nich, w przyszłości zostało w tym zawodzie, bo byłoby to bardzo motywujące dla nas. Może rozwincie tą myśl o waszych wrażeniach właśnie. No ode mnie wrażenia bardzo pozytywne. Przyjęcie przez dzieciaki było fajne, przez nauczycieli również fajne. Bardzo sympatyczne 2 godziny w szkole. Dzieci były w miarę grzeczne, słuchając wystąpienia Marka. A ciekawe było to, że po wystąpieniu stworzyły się takie małe grupki dzieciaków, które podchodziły do nas indywidualnie i pytały się, co robimy, jak robimy, skąd się to wzięło, więc to w zasadzie potwierdza, że one były tym zainteresowane. Nawiązując ten temat do inspiracji, na przykład między nami, z dziećmi jest tak, że czasami rodzice, dzieci mają wyobrażenia o zawodzie takim czy innym jakieś. Później to może być rozczarowanie, więc na przykład mając znajomych inżynierów, czy na przykład taką grupę jak tutaj, zawsze można przyjść, nie wiem, z dzieciakiem samemu i się zapytać, jak ten zawód tak naprawdę wygląda, czy to jest tak, czy jest inaczej. I dzieciaki właśnie z takiej perspektywy czasami nas pytały, jak to jest być inżynierem, jak to jest mechanikiem. Zobaczyły cięższą matematykę, że tak, że troszeczkę to im dało wyobrażenia, jak te zawody wyglądają od środka. Było dość sympatycznie. Czy planujecie więcej takich spotkań? Tak, planujemy. Pierwsze spotkanie było w szkole imienia Stanisława Kostki. Świętego Stanisława Kostki. Ja osobiście byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo chciałbym również podziękować pani dyrektor Joannie. Tak, Joannie Furyckiej. Furyckiej, Schmitz. Teraz Schmitz. Przygotowała dla nas super salę, nagłośnienie. Wszystko było bardzo profesjonalnie przygotowane i według mnie z tego względu również dzieci poważnie do nas podeszły, bo wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie. Ja już jestem również po rozmowach z kolejną szkołą, Sunny School.
Dyrektor tej szkoły jest również bardzo pozytywnie do tego pomysłu nastawiony i teraz tylko chciałbym przedyskutować z chłopakami, kiedy i czy kto się w to angażuje, kto będzie za to odpowiedzialny. Skoro już mówimy o występach, to zapytam was, czy macie w ogóle plan pracy na ten rok 2018? Jeżeli tak, to co jest zawarte w tym planie? Plan opracowaliśmy na samym początku w styczniu, jednak ze względu na to, że grupa jest młoda, jest to zupełnie bardzo luźny szkic, co chcemy robić, jak chcemy to robić. Także na przykład inicjatywą w styczniu były odwiedziny w szkołach i takie prelekcje dla dzieci. Ustalenia w styczniu było to, że na każdym spotkaniu ustalamy temat przewodni kolejnego spotkania. Planowaliśmy również wyjście team building gdzieś na go-karty razem. Mamy parę rzeczy w planach. Jeszcze tutaj mamy członków, którzy chcą nam dać jakieś prelekcje na temat fotografii. Nie trzymamy się ściśle inżynieringu, troszeczkę jakby szerzej na to wszystko chcemy spojrzeć. Także mamy parę pomysłów. Jest taki główny szkic, jednak na spotkaniu dyskutujemy spotkania, a po spotkaniu zawsze ustalamy temat kolejnego spotkania. A co z działalnością społeczną? Wykłady w szkołach, co jeszcze? Osobiście chcemy udzielać się we większości, może nie uda się we wszystkich, ale na pewno w większości inicjatyw razem z Polish Aberdeen Association. Myślę, że to będzie w ramach takiego połączenia nas, sprawdzenia się, kto jak się zachowuje pod jakąś presją nawet i czasu, czy presją jakichś tematów. Także Polish Aberdeen Association i Polskie Stowarzyszenie Inżynierów współpracują razem i razem chcemy stawiać czoło wyzwaniom i pomysłom. Właśnie, jaki macie pomysł na przyszłość? Ja cały czas pytam Markę o to, ale tak naprawdę, przynajmniej z mojej perspektywy, staram się, żeby to było luźne, sympatyczne i dość dynamiczne. Ciężko jest określić, co będziemy robić i usztywnić się, że będziemy tylko inżynierami, którzy rozwiązują niesamowite problemy. Chcemy troszeczkę to bardziej zrobić dynamicznie i w zasadzie troszeczkę tak, może nie z przymrużeniem oka, ale z takim luzem, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby do nas przychodzili w różnych sprawach. Czy to będzie po prostu spotkać się z nami, czy to będzie rodzic, który będzie zainteresowany, żeby jej dziecko coś robiło, czy po prostu dorosły, który będzie chciał coś zrobić w kierunku inżynierii, będzie chciał się dowiedzieć, co, w czym jest zdolny. Jesteśmy bardzo dynamiczni, bardzo otwarci. Jeżeli ktoś ma na przykład pomysł i chciałby przynieść do nas i stwierdzić, że to by było fajnie, gdybyśmy robili to czy tamto, drzwi są zawsze dla wszystkich pomysłów otwarte u nas i to jest, myślę, bardzo dynamiczna grupa i pomysły też będą, myślę, że się zmieniały z czasem. Padają bardzo różne od wyjazdów, tak jak mówił Marek, integracyjnych, poprzez szkoły, poprzez udzielanie się w jakichś poradach dla dzieciaków nieoficjalnych. To myślę, że póki co to jest dość takie półoficjalna rzecz, żeby tego nie... żebyśmy się nie zamykali na różne opcje. Mhm. A czy wasze spotkania, te, które się odbywają w każdą pierwszą środę miesiąca, tak? Czy też są dynamiczne? Staram się, żeby nie były jednak dynamiczne. Staram się, żeby były zorganizowane. Z każdego spotkania przygotowuję plan i sprawozdanie. To sprawozdanie jest udostępniane dla wszystkich, żeby ci, których nie było na spotkaniu, wiedzieli, co się na tym spotkaniu wydarzyło i jakie są ustalenia na następne spotkania. Także jeśli chodzi o dynamizm podczas spotkania, to według mnie raczej staramy się, żeby był ograniczony. Zawsze dynamizm jest spotkanie wcześniej, kiedy ustalamy, co będziemy robić za miesiąc albo za nawet dwa miesiące, czy za trzy. Mhm, dobrze, dzisiaj będzie mowa o rowerze, a za miesiąc? Za miesiąc będzie o fotografii, a za dwa miesiące Krzysiek przyjdzie tutaj i będzie nam opowiadał, jak się starać o grant na projekty techniczne, jak to wygląda od strony technicznej, od strony organizacyjnej. Z tego co wiem, macie już w budowie waszą stronę internetową, tak? Tomasz, daje pan spokój? Dobrze mówię? Jesteś odpowiedzialny za budowę, tak? Tej strony, czy nie? Każdy z nas jest trochę odpowiedzialny. Ja jakiś czas temu stwierdziłem, że ten temat, jeśli chodzi o budowę strony, był dla mnie obcy jako inżyniera, mechanika.
i stwierdziłem, że to jest na tyle wielki temat, że wypada coś z niego wiedzieć, także zapisałem się na kurs do college'u w Aberdeen. Ten kurs nie był najlepszy, ale powiedzmy, że jakby ośmielił mnie w tej kwestii i obiecałem kolegom, że zbuduję tą stronę. Troszeczkę idzie mi to nie najlepiej, bo mam, tam każdy ma z nas trochę ograniczony czas. Niemniej jednak na pewno ją zbuduję. Jest już, coś tam wrzuciłem, nie wygląda to profesjonalnie, ale na pewno będzie bardziej profesjonalne i już bardzo wkrótce na pewno dobrniemy do jakiegoś, do sensownej wizualizacji tej strony. A jaki jest adres tej strony? Adres jest www.pea-abz.co.uk. Co będzie można na tej stronie znaleźć? Na tej stronie będzie... Oczywiście jak będziesz gotowa. Tak, w planach jest przedstawienie naszej organizacji, w planach jest update'owanie tej strony po każdym wydarzeniu, no i będzie kontakt do każdego z nas na pewno. A newsletter? Czy jest to ważne dla Was? Wiele mamy tutaj planów na przyszłość. Jednym z nich jest newsletter, ale robimy to wszystko w jakimś tam perspektywie czasu po kolei. Na początku strona, później może newsletter. W jaki sposób można z Wami się kontaktować i w jaki sposób można do Was dołączyć? Być może nas teraz ktoś słucha i kto bardzo chciałby tutaj przyjść. To, co mamy już, to jest strona na Facebooku, grupa na Facebooku, która się nazywa Polskie Stowarzyszenie Inżynierów w Aberdeen. Jest jeszcze druga taka powiązana strona, która się nazywa Polish Engineers Association. Po znalezieniu nas jest tam zakładka dołącz, odpowiedź chyba na tam dwa pytania i dołączenie jest automatyczne prawie, że. Poza tym zawsze można się skontaktować ze mną osobiście, czy każdym z nas, czy to przez profil na Facebooku, czy nawet osobiście. No i myślę, że nie będzie żadnego problemu z dołączeniem do grupy. Brzmi bardzo optymistycznie. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać od siebie, zwłaszcza tutaj Piotr i Tomasz? Przybywajcie. Ja zachęcam generalnie ludzi, którzy pracują jako inżynierowie, technicy również. Naprawdę ludzie, którzy chcą coś robić, chcą się spotykać z fajnymi ludźmi, chcą do nas dołączyć, może dać jakieś pomysły. Zapraszamy, niech przychodzą. Jest wesoło czasami, a staramy się, żeby te spotkania miały jakiś program. Tu Marek dba tutaj bardzo, bardzo mocno o to, żeby to było zdyscyplinowane, ale jest też grupa odpowiedzialna za wesołą stronę, więc często jest też dość wesoło, ale zawsze jest fajna dyskusja, jakieś fajne poszerzenie horyzontów, tak bym to nazwał. Tak, myślę, że generalnie można powiedzieć, że jesteśmy grupą ludzi, których coś wspólnego łączy. W tym przypadku jest to, że paramy się zawodem inżyniera i właściwie staramy się tworzyć grupę znajomych, z którymi można wyskoczyć na ryby, pod namiot, wyjść do miasta, spotkać się od czasu do czasu, porozmawiać o problemach zawodowych. Więc jeśli ktoś szuka znajomych tutaj w Aberdeen, komu może się ta nasza grupa wydawać interesująca, to zapraszamy. Ja uważam, że trzeba działać, nie wolno siedzieć w domu. Wolno siedzieć w domu, ale trzeba działać i wychodzić do ludzi, żeby mieć chociaż troszeczkę bardziej interesujące życie. Dobrze, bardzo Wam dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Marek Dereniowski, Piotrek Pomorski i Tomasz Mikołajewski. Oczywiście życzę Wam udanych, że tak powiem, planów na przyszłość i wielu sukcesów. Dziękujemy. Słuchacie Śniadanie po polsku.